Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Bloodborne The Old Hunters DLC. Jesteśmy nadal we śnie tropiciela, dlatego że chciałem wam tutaj jedną rzecz pokazać. Zwróciliście mi słusznie uwagę, że w poprzednim odcinku zapomniałem jeszcze wzmocnić tą wirującą piłę, moją nową broń, tutaj krwawymi klejnotami. Teraz to już poza nagraniem zrobiłem, teraz wam tylko pokażę, jakie tutaj właściwości sobie dodałem. Oczywiście postawiłem przede wszystkim na zwiększone możliwości ataku fizycznego, dzięki czemu teraz już właśnie to dużo lepiej wygląda, co zresztą można sobie właśnie tutaj podejrzeć. Oczywiście Święte Ostrze Ludwiga nadal jest moją najlepszą bronią zdecydowanie. 200 plus 507 punktów fizycznego ataku. Tutaj nadal mam najlepsze te krwawe kamienie, czy jakkolwiek to się nazywało. Krwawe klejnoty chyba. A oprócz tego tutaj właśnie mamy tą wirującą piłę. 167 plus 290, podczas gdy wcześniej topór tropiciela 179 plus 238. A oprócz tego jeszcze będę mógł wirującą piłę sobie ulepszyć, jak zdobędę dwa fragmenty krwawego kamienia, więc będzie to jeszcze lepsze. Tak więc będę na zmianę po prostu używał trochę tego, trochę też tego ostrza Ludwiga. Też przypominacie mi o tym, że ja mogę na przykład użyć tej wiedzy wielkiego na przykład, żeby zdobyć sobie punkty wglądu i za te punkty wglądu kupić fragmenty. Ale wiecie, ja niedługo pewnie zdobędę jakieś fragmenty, więc nie muszę tutaj tej wiedzy wykorzystywać. I teraz kolejna sprawa, którą chciałem wam pokazać, dlatego że jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Dowiedziałem się, że po tym jak zdobyłem właściwie w pierwszych odcinkach dodatku tą odznakę strzelającego młota, to w tym momencie w sklepie pojawiła się nowa broń palna. Nie wiem, czy palna, czy zwykła. Zaraz zobaczymy. Którą mogę sobie właśnie kupić tutaj. Tylko które to będzie? To chyba będzie broń palna właśnie. O właśnie, mamy strzelba świdrująca za 20 tysięcy tętnień. Strzelba zaprojektowana w kuźni Oto, pierwowzorze kuźni heretyckich beczek z prochem. Przeznaczona do walki w wąskich uliczkach, zadaje rany kłute, ale nie nadaje się zbyt dobrze do kontrowania ataków. No właśnie, kupimy to sobie, żeby mieć pełną kolekcję broni. I teraz to mamy na swoim wyposażeniu. No cóż, tutaj za bardzo wam tego nie pokażę tak naprawdę. Mogę to oczywiście wykorzystać. Czekajcie. Jak to teraz wygląda? To będzie to, tak? Okej, czyli w ten sposób możemy normalnie tym strzelać. Coś takiego. No ale ja sobie ostatnio ulepszyłem inną strzelbę i jej będę właśnie używał, to znaczy chodzi mi o garłacz tropiciela. Dobra, to w takim razie wracamy się do wcześniejszej lokacji. Czyli przejdziemy się tutaj i ruszajmy. W sumie to kurczę trochę niepotrzebnie udałem się do sali badań, trochę tak z przyzwyczajenia, no bo tutaj ostatnio się odradzałem, a przecież mogę bez problemu przejść sobie dalej. O kurde! Bez jaj. Pamiętacie tamtą Adeline? Czy ona się właśnie w to coś zamieniła? Oh, hello. One last time. Will you fetch brain fluid just one last time? The murky, mushy fluid that will make me whole. The sticky sound whispers to me. So very close, right into my ear. My head, just a head. That's all there is. I need my baptism. Please, I beg of you. I want to be something. Jakie to jest przerażające. To rzeczywiście jest Adeline. I ona po raz trzeci potrzebuje płynu mózgowego.
Niestety żadnego nie mamy. Please give a sticky sound. Or perhaps I'm already brimming over. A zaraz, to przecież możemy ją zaatakować, jak rozumiem, z tego, co ona tutaj gada. Już robiliśmy tak poprzednio. No oczywiście. Płyn mózgowy. Ciekawe, czy to się uda w ten sposób. W ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem opis tego płynu mózgowego, jak do tej pory go zbierałem. Więc zerknijmy sobie. Tylko nie wiem, gdzie to jest, prawdę powiedziawszy. Czy to będzie tutaj w tych kluczowych przedmiotach? Chyba nie za bardzo. Chociaż może i tak, tylko że tak szybko przeleciałem. Mogłem pominąć. Nie no, to chyba musi być tutaj właśnie. Zobaczmy. Tutaj niczego nie widzę. Ale kurde... O, mamy. Prawie bym ominął to, bo... Gdybym przez przypadek z przyzwyczajenia nie przedostał się tutaj do sali badań, to nie wiem, czy ja bym tędy przechodził jeszcze. Szarawy płyn mózgowy o kształcie ameby trzęsie się i odbija. Uzyskiwany od pacjentów, których głowa spęczniała tak bardzo, że stała się całym ich jestestwem. Nie zdajemy sobie sprawy z naszego utajonego potencjału, aż do momentu, gdy go tracimy. Wtedy to wyczuwamy jego nieobecność. Co za ironia, taka sama jest natura. Wglądu podobna do chwili, gdy ktoś... natura wglądu podobna do chwili, gdy ktoś kosztuje własnej krwi i przeraża go jej słodycz. No to co, damy jej w takim razie to? Please give me brain fluid. The sticky sound whispers I need my baptism. Or perhaps I'm already brimming over. Ten dźwięk jest ohydny. I see a shape. My guide, I see your voice. Clearly as it bends and bleeds. Wow, wieza szaleńca i trojeść. Otrzymaliśmy nową runę. My own revelation. Just for me. Thank you for everything. Really, I used to be nothing. No i właśnie chyba Adeline wydała ostatnie tchnienie. O kurde. Ależ to mnie zaskoczyło tutaj. Kurczę. No dobra, to w takim razie wrócimy się jeszcze do snu tropiciela. No bo wypadałoby sprawdzić tę runę. Co ona konkretnego daje. Niby możemy tutaj przeczytać, ale wróćmy się jednak mimo wszystko, bo tam możemy ją założyć. Sprawdźmy najpierw właśnie opis tej runy w ogóle. To już będzie która runa, jaką mam obecnie. A tu ja nie mogę ich odczytywać. Może i mogę, ale... Zrobimy to może właśnie przy tym ołtarzu tutaj. Cztery runy już mam w tym momencie. Runa trojeść. Runa Karella opracowana przez Adeline, pacjentkę z sali badań. To transkrypcja nieludzkich, lekkich, a raczej lepkich szeptów, które odkrywają naturę gwiezdnego towarzysza. Ci, którzy złożą to przyrzeczenie, stają się świetlistym drzewem, pnącym się ku niebu i mnożącym widziadła w swym pociągającym łożu. Widziadło nas prowadzą ku kolejnym odkryciom. I to daje nam mały wzrost odkrywania przedmiotów. No, myślę, że nie będę raczej z tego Co to jest? Co to ma być? Czy to właśnie... To chyba ta runa sprawiła, co? Wygląda jakby miał kalafior na głowie albo jakiegoś grzyba, no... Kurde. Czy nie kojarzy to się wam z kalafiorem? Bo mi tak. O, w mordę. No nie chciałbym tego używać, pomijając fakt, że efekt tej runy nie jest jakiś super. Jakoś bardzo mi nie zależy na tym wzroście odkrywania przedmiotów. A tutaj odzyskiwanie punktów zdrowia z fiolki lepsze.
No a poza tym nie będę mógł się dobrze wczuć w postać, jak będzie biegała z takim kalafiorem na głowie faktycznie. Dobra, no to chyba tu będzie wszystko w takim razie. Ależ to jest pokręcona gra. No dobra, tym razem udajmy się tutaj od razu do tego ogrodu świetlistego drzewa. I jestem ciekaw, czy tam będziemy walczyć z bossem niedługo. Dlatego, że tutaj gdzieś na szczycie właśnie wieży zegarowej miałem spotkać Lady Marię. I po tym, jak poszczególne postacie gadały właśnie o niej, to mamy dziwne wrażenie od dłuższego czasu, że będzie to boss, ale tam w ogóle jakieś ciało leży. I żadnego bossa nie ma. Jednak. O kurde. Czy to jest laleczka? Czy mi się wydaje? Czekajcie. Chciałbym monokular. No w mordę, to jest przecież laleczka. Ona tak wygląda jak laleczka, przynajmniej ze snu tropiciela. Jasny gwint. Możemy zbadać ciało. Chyba nic innego mi tutaj nie pozostaje. Pewnie po to tutaj przyszliśmy tak naprawdę. O kurde, jednak będzie jakiś filmik. A corpse should be left well alone. Oh, I know very well how the secrets beckon so sweetly. Only an honest death will kill you now. Liberate you from your wild curiosity. No kurde, czyli jednak Lady Maria z astralnej wieży zegarowej. Jednak to jest walka. Ale kurde, czemu ona wygląda tak jak laleczka? To oznacza, że laleczka jest właśnie jakimś odzwierciedleniem Lady Marii we śnie tropiciela? Tak to wygląda. Dobra. Spróbujmy ją jakoś zaatakować. Okej. Okay. Wziąłem sobie z powrotem mój miecz, no bo jednak na walki z bossami wolę korzystać właśnie z miecza. Trzymajmy ją na dystans, to trochę przypomina walkę... Ajajaj. Trochę przypomina walkę z tropicielem. No, uwaga, uwaga. Oj, żebym tylko się nie zapędził w kozi róg. No i postaram się trochę mniej gadać może, żeby właśnie bardziej się skupić na tej walce. Ajajaj, kurde. Takie uderzenia, wow. Spokojnie, wyleczmy się lepiej. Ach, kurde, chciałem naładować atak, ale może zupełnie niepotrzebnie. Dobra. Znowu. Nie, chyba jednak nie ma co. Ten atak jest dobry na nią. Uwaga, uwaga, do tyłu. Wylecz się. Co ona, kurde, robi? O nie, nie mówcie mi, że to jakaś druga faza. Teraz się unosi nad nią. Wow, rzeczywiście. O kurde, jaki zasięg. Jaja sobie robicie chyba. Mordę. Ależ kurde, hardcore. Dobra. Na spokojnie, teraz kurde jest dużo trudniejsza już. O nie. Jasny gwint, no taki zasięg mieć tych ciosów, niesamowite. Ach kurde. Wylecz się. Do tyłu szybko. Kurde, znowu coś. Trzecia faza czy co? Jeszcze tego mi brakuje, naprawdę.
Dobra, do tyłu! Co ona jeszcze zrobi? Czym jeszcze mnie zaskoczy? Nie! O Jezu, wiedziałem, że będzie jakiś potężny cios. Co to jest? Kurde, no tym jeszcze mnie nie atakowała. Okej, weźmy ognisty papier może, żeby zwiększyć obrażenia. Ale to było niepotrzebne zupełnie. Lecz się znowu. Kurde. Nie chciałbym teraz na koniec zginąć, co ja w ogóle robię. Lepiej się wyleczę. Lepiej mieć tutaj pełne zdrowie. O kurde. Dobra, uderzaj. Jest, udało się ją pokonać. Ojej, super. Ofiara zabita. Pięknie. Oczywiście uzyskaliśmy trofeum. Jako, że pierwszy raz pokonałem Lady Marię. Kurczę, te jej obrażenia były naprawdę ogromne. To trzeba przyznać tutaj. Fajna walka. Podobała mi się. I otrzymaliśmy gwiezdną tarczę po pokonaniu Lady Marii. Ale najbardziej nie mogę się nadziwić, że ona właśnie wygląda tak jak laleczka. To jest super smaczek. A teraz ta tarcza. Ona powinna być w broniach jednoręcznych, tak? Czy tam leworęcznych? A może i nie? Jednak kluczowe przedmioty gdzieś? Zobaczmy. Myślałem, że będę mógł tej tarczy używać, ale wygląda na to, że nie. Tarcza wielkiego zegara astralnego w archikatedrze. Gwiezdna tarcza będąca częścią mechanizmu gigantycznego astralnego zegara z archikatedry. Kiedy tarczę podniesie się w kierunku astralnego zegara, ożyje on i odkryje tajemnicę ciekawskiemu natrętowi. Czyli tutaj mam tego jakoś użyć? Dobra, mamy jeszcze lampę. Zapalmy ją. Się zastanawiam, czy nie wrócić się przypadkiem do snu tropiciela, nie zregenerować sobie fiolek. No ale dobra, może jednak przejdźmy się dalej. Tylko co ja mam tutaj teraz zrobić? Tutaj ludzie ginęli na tej Lady Marii. Żeby sobie zobaczyć, jak sobie radzili. No naprawdę, można było tutaj łatwo zginąć, bo niektóre jej ciosy odbierały połowę zdrowia. Jeden cios. A patrzcie, wznieś w górę gwiezdną tarczę. Czyli po prostu. No i rzeczywiście, jakiś mechanizm uruchomiliśmy. Aha, i mamy odblokowane przejście po prostu. Fajnie. Wierzący zostaną oszczędzeni. Już myślałem, że tu jest jakaś przepaść, ale nie. Kolejna nowa lokacja chyba się szykuje, co? Super, super, że naprawdę twórcy postarali się o te nowe zupełnie miejscówki. Kurde, jaka mgła. Strasznie klimatycznie tutaj. Aż się rozejrzę dookoła. Tutaj ta wieża zegarowa, astralna. Dobra. Zbierzmy tutaj przedmioty. Ołowiany eliksir. A tutaj, co ciekawego? Wieża szaleńca. Tam już mamy przeciwnika pierwszego. Fiends. Atonement for the wretches. By the wrath of Mother Kos. Mercy. For the poor wizened child. Mercy. Oh, please. Czyż to on gada i on mnie nie atakuje? Atonement for the wretches. Lay the curse of blood upon them. And their children. And their children's children forevermore. Each wretched birth will plunge each child into a lifetime of misery. Biedaczek się zakrztusił. Mercy, let the pungence of cause cling like a mother's devotion
Powiesz jeszcze coś? Atonement laid the curse of each. Nie, to już się powtarza. Tutaj w ogóle jakieś trupy w łodziach. Kurde. Ależ klimat, no naprawdę, nie mogę wyjść z podziwu. Dalej on gada to samo. Wioska rybacka, proszę bardzo. Mamy zatem nową lokację rzeczywiście. No i kolejna lampa, słuchajcie. To może jednak wróćmy się w takim razie na chwileczkę do snu tropiciela. Tylko po to, żeby zregenerować fiolki, a do was wrócę za momencik, jak już będę tutaj z powrotem. Z ciekawości sprawdziłem też, czy mogę właśnie z laleczką pogadać o tym, że zabiłem Lady Marie, ale nie. Żadna nowa kwestia dialogowa się nie pojawiła. Więc jeśli byście się zastanawiali, to od razu wyjaśniam. No i co? Ruszamy w takim razie dalej. Zregenerowałem sobie faktycznie fiolki, naprawiłem broń. Tutaj się chyba nie dostanę. Wielka bestia oraz pamiętaj kobieta. Okej, przygotujmy się na jakąś bestię w takim razie. O, w mordę. To tamto? Pewnie tak. Wow, stąd wychodzi coś. Dobra. Wykorzystajmy trochę tą wirującą piłę teraz właśnie, dla odmiany. Mamy fiolki z krwią. Chyba jedyne przejście tędy. Tak się dokładnie rozglądam, żeby niczego nie pominąć, jako że jest to rzeczywiście nowa lokacja. Jakie on ma w ogóle właśnie ataki, o to jest pytanie. Fajna jest ta broń też w tej podstawowej formie, powiem wam. Całkiem szybka. Całkiem sprawnie można tym posiekać wrogów. Dobra, tędy nie przejdę, co? Niestety. Ale tam już mamy od razu kolejnych. O, jeszcze z tej strony. A, to zapraszam. Kurde, teraz dwóch naraz. A nawet trzech za chwilę wyskoczy. Nie jest dobrze. Dobra, może teraz spróbujmy. Okej. Jeden zdjęty. No, bo troszkę oberwałem. Nie jest dobrze. Ale spokojnie. Zregenerowaliśmy sobie zdrowie. Przynajmniej większość. I dobra, to by było tutaj na tyle. Z tej strony też mamy jednego, kurde. Czekajcie, spróbuję go zaskoczyć. I zlikwidować od tyłu. Też by to mogła być niezła pułapka tutaj na nas zastawiona. Ale nie tym razem. Coś też tutaj mamy. Gniewny, wilgotny, krwawy klejnot poziomu 6. Te właśnie krwawe klejnoty są całkiem dobre z tego dodatku. Właśnie niektóre wykorzystałem sobie na mój miecz Ludwiga. Tam na górę pewnie jakoś inaczej się dostaniemy później. Tego jakoś nie zniszczę? Nie, chyba nie. Dobra. Jeszcze ewentualnie tutaj może jakoś przejdę. Też nie za bardzo. No to lecimy w takim razie do tamtych. Możesz mordę! Co to jest? Kurde, znowu jakaś wieza tajemna! Jezu, gdzie to dolatuje? Który to tego używał? Nie myślałem, że oni potrafią taką magią się posługiwać. Tutaj proszę. Jeszcze tego nie przeszukałem. Może się wyleczmy właśnie, bo oni fiolki i tak zostawiają. Kurde, to mnie zaskoczyli teraz. A to ten używa tego! Jezu! Co to jest? Dobra, na szczęście tylko na jedno uderzenie był. Kurde. Ja byłem pewien prawie, że to tamci używali właśnie tego uderzenia. A tu proszę. Znaczy uderzenia, tej wiedzy tajemnej. Dobra. Teraz tutaj mamy dwóch kolejnych. Jakby tak udało ich się zajść? W tamtej stronie mamy kolejnego. Ej, bo ja kurde tutaj z tyłu kogoś jeszcze słyszę, no. Muszę ostrożnie tutaj się poruszać. Też kurde nieznane tereny mogą się tak naprawdę kryć w każdym kącie. Ale dobra. Tam w ogóle jakiś nowy przeciwnik większy jest też. O, w mordę! O mój Boże! Ależ pułapka! Ależ pułapka.
kurde, nie no, co by wam nie mówić, to podobało mi się to strasznie, mimo że zginąłem, ale świetna pułapka, kurde. Nie wiem nawet skąd oni tutaj do mnie rzucali jakimiś koktajlami Mołotowa, a jak ustałem przed tym, to nawet się zastanowiłem, czy warto kurde w to wbiegać, czy to przypadkiem nie wybuchnie. Ale nie sądziłem, że jeszcze ktoś tutaj czeka, żeby mnie załatwić za chwilę. Świetna rzecz, takie wredne zagrywki są charakterystyczne dla gier od From Software. I mimo, że jest oczywiście to wkurzające, że wtedy giniemy, o w mordę, to jednak sam fakt, że coś takiego próbuje nas powstrzymać, jest fajną sprawą. Dobra, ja tego tutaj zdejmę, ale to też nie jest ten, który we mnie rzucał tymi koktajlami, więc ja nie wiem, który to zrobił. Tam pójdziemy później, bo jeszcze przydałoby się tutaj zwiedzić. Czekajcie. Rzucał znowu w to, czy nie? Z tej strony mamy jeszcze jednego. Dobra. Żeby znowu w to rzucili. A, żeż kurde, stąd jakoś? Patrzcie, tutaj na górze mamy gościa. Kurde. Dobra, na razie zajmiemy się tym tutaj. Tam jest jeszcze jakiś większy z tyłu. A czekajcie, a jakby tak tutaj w niego rzucić koktajlem? Tylko, że teraz nie mam koktajlu wyjętego, więc może już nie będę używał. Właśnie, tego się boję, kurde, bo nie wiem, co to jest. Jakiś gigantyczny koleś. Chodź tu, chodź tu. Dlatego już wykorzystamy właśnie broń powiększoną. Wow! Połowę zdrowia mi odebrał. O w mordę. Tego akurat się nie spodziewałem po nim. Patrzcie, jaki skubany. Nie! Jaja sobie robicie. Przecież ja mu nic nie odebrałem zdrowia. Do tyłu, do tyłu! Ja mu nic zdrowia nie odebrałem, ej! Wymienię sobie na ostrze Ludwiga. Co to kurde jest? No, teraz jest okej. Może wtedy po prostu nie trafiłem dobrze. Ale na niego w takim razie... Ojojoj. Na niego użyjemy w takim razie tego ostrza właśnie. Co za koleś? Jezu. Przerażający, no. Jednym uderzeniem połowę zdrowia odjąć. Jeszcze myślałem, że kurde w dodatku naprawdę będę cały czas mu takie malutkie obrażenia zadawał. 4,5 tysiąca tętni to jest naprawdę dużo jak na jednego przeciwnika. Nie bez powodu, bo jednak koleś jest twardy. Ja cię kręcę. Dobra, to jeszcze tego załatwimy. Tutaj też uwaga na to, żeby przypadkiem mi nie rzucili koktajlami znowu. Trzymać się od tego z daleka. A ty skąd się tu wziąłeś? Czekajcie, zmienimy sobie na inną broń. Skąd on się tu kurde wziął? Ja nie mam pojęcia, momentami oni wyrastają prawie że spod ziemi. No, chcę zabrać. Okej, fiolki. Sporo tych fiolek zostawiają, to trzeba przyznać. Tu jeszcze jeden! Na szczęście skubany ma opóźniony zapłon chyba. Dobra. Czy tu jeszcze ktoś nie wychodzi? No właśnie, tak coś słyszałem. Że ktoś tu się jeszcze pojawia i faktycznie. A tutaj co mamy? Krew śmierci rodu na poziomie 10. Wow, naprawdę świetna lokacja nam się szykuje, więc dalej będziemy ją zwiedzać w następnym odcinku. Już teraz was zapraszam, koniecznie podzielcie się wrażeniami, zarówno jeśli chodzi o tą wioskę rybacką, jak i o walkę z bossem. A ja się tymczasem już z wami żegnam i usłyszymy się w kolejnym materiale z tego dodatku do Bloodborne. Cześć!